Kajmir! Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. Hej! Słyszysz mnie? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie! Aleś się mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? Kim jest ten cały Kajmir? Ja... Myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy. Zawsze coś cennego się znajdzie. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać. Ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. I cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamieńce! Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika, a ty... Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Spora ta posiadłość. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Ale nie ma tu fioletowej róży. Świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie.
mogiły, bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Cholery było. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze.
Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie.